Regionalny portal informacyjny Dziennik Policki to rzetelne informacje bez cenzury. Żyła raz jedna panienka, która zwała się Jagienka. Wiele z niej było uciechy, bo tłukła pupą orzechy. Opisał ją, że jest taka sam pan Sienkiewicz. W Krzyżakach wpierw żyła w cnocie jak Miszka, a potem wyszła za Zbyszka i wiodło im się hendogo, chociaż niestety ubogo, bo się pokończyły wojny, zaczął się okres spokojny, a rycerz rzecz znana wszędzie, żyje z tego, co zdobędzie. Ruszył więc Wyszko konceptem i wpadł na taką receptę, przywiesił na bramie gruczek, żeby się orzechy kłucze. I od każdego orzecha zgarniał taryfę do miecha. Laskowy orzech maleńki to nie problem, dla Jagienki mogła za jednym przysiadem stłuc całe pół kilo zadem. A gdy dorwała fistaszka, zostawała z jego kaszka. Niewiele też większej troski przysparzał jej orzech włoski. Aż raz przybył jakiś młokos, przywożąc z Afryki kokos. I zwrócił się do Jagusi, że mu tę rzecz rozwóz musi. Spłoniła się żwawa młódka, wzięła dech, napięła łódka, pomodliła się przelotnie i w ten kokos jak nie grzmotnie. Niestety, twarda skorupa nawet przy tym nie zachrupa. Wrzasła Jaguś w niebogłosy, podskoczyła pod niebiosy, jak drugi raz trzymali, a ten bytak jak ze stali. Natomiast biedna dziewczyna zrobiła się całkiem sina. Oddech jej się jakby urwał, wymamrotała, o kurwa. Po czym się zaniosła wyciem i się pożegnała z życiem. Wniosek. Na ogół umiemy rozgryzać własne problemy, lecz zagraniczne nowości przysparzają nam trudności. Morał. Tylko wzrost oświaty może zmniejszyć nasze straty. I hasło bezwarunkowo mniej dupą, a więcej głową.